Podnominał cast. Lek na kolarski ból dupy. Dawkowanie. Raz na jakiś czas. Tematyka. Rowery, bajery, ogóry, grandtury, waty, laktaty. W razie wątpliwości skonsultuj się ze swoim influencerem lub cyklomejwenem. Słuchasz na własną odpowiedzialność. Dokładnie tak, lek na kolacki ból dupy, a jak lek, no to musi być aplikowany przez wykwalifikowaną kadrę, a jak wykwalifikowaną, a przynajmniej pseudo wykwalifikowaną, to z tej strony samozwańczy pseudo profesor kolactwa Piotr Klin, a ze strony drugiej? Inżynier kolactwa przełajowego Paweł Pietrzak. No i właśnie, zapytam na początku Pawełku, czy pytałeś Pawełka o autoryzację? Było mu przykro po ostatnim odcinku? Czy może nawet jak dowiedział się, że byłeś, to odsłuchał, bo on nie ma w zwyczaju odsłuchiwania naszych odcinków, nie nabija nam słuchalności. On się nawet nie przyzna. Dopiero mi potem za dwa lata wbije nóż w plecy i... A, no to tak po kolacku. I się dowiem, że chyba... Nie, no to jest wina Stosza, to spokojnie, nie? Dokładnie. To dla słuchaczy wiadomo, mieliśmy ostatnio zdjęcia właśnie z tego rzutu czapką, no i tam widać na zdjęciach, były takie zamazane w belgijskiej prasie, my dotarliśmy do takich niezamazanych i tam było widać, że to Stosz rzucał tą czapkę. No ale to nie może dziwić, no bo to w końcu Stosz. Jaki Stosz jest, każdy widzi, tak? Więc to nas nie zdziwiło. Ale dzisiaj parę tematów, no i jako, że Pawełek ma kolejkę na 3 tygodnie w serwisie, ja mam, niestety miałem przyjemność wykładów robienia ze studentami, czyli moja ulubiona rzecz, ale kolacki świat nie zwalnia, Pawełku, i ty też nie zwalniasz. Wiem, że oglądałeś Walońską Strzałę, gdzie no dosyć ciekawy wyścig, nieoczekiwany zwycięzca, nieoczekiwana pogoda, co tam się wydziewało? Co się wydziewało? No myślę, że zawodnicy nie do końca chyba przygotowali się do prognozy pogody. Wiedzieli o tym, że na pewno, że jest zamanie pogody. No ale nie może być tak, że no termicznie ponad 100 zawodników poległo, ponieważ no co, pierwsza połowa wyścigu, czyli pierwsze 100 kilometrów przejechane w pięknej pogodzie, około 18 stopni, no i po 100 kilometrach, jak już zbliżali się na rundy Mur-de-Hu, nagle drastyczne załamanie pogody. Temperatura spada praktycznie do 2-3 stopni, deszcz, rzęsisty deszcz, zimno, no i hipotermia. No niestety to jakby no tego nie szło przytrzymać i wszystkie progi metaboliczne, to tutaj po prostu nic nie działa. Nic nie działa, więc okazało się, że praktycznie Uno X jako jedyna drużyna przyjechała w komplecie na metę. No dla nich to taki trening, można powiedzieć, no wiosenny, zwykły wiosenny trening. Uważam, że doświadczenie, czyli jakby zawodnicy, team, fizjolodzy wiedzieli, oni są do tego, no nie zignorowali tej pogody. Myślę, że tutaj jakby to była główną przyczyną tego, no ale wiemy o tym, że jednak te warunki środowiskowe no, w kolarstwie, no one panują od plus 2-3 stopni do plus kilkudziesięciu stopni, 30-40. I wiadomo, że większość tych zawodów jednak odbywa się w temperaturze o wiele, wiele, czyli mamy problem jakby z przegrzaniem organizmu, no a tu mieliśmy z hipotermią, więc jeżeli ktoś nie miał tego przetestowanego, zawodnicy do tego, no teamy, no bo nagle, no niestety nikt tego do końca może nie przewidział, może to zignorowali,
Jedynie ci, którzy cały czas gdzieś trenują w tych warunkach, nazwijmy, wiosennych, potrafili ten wyścig przeżyć. Tutaj jeszcze powiem dla słuchaczy, którzy do końca nie wiedzą, jakie to odczucia, jak ma się hipotermię, to jest mniej więcej jakbyście na pusty żołądek wypili 3 szociki. A wy nie pijecie? Bo to oczywiście tutaj piję do wpisu Michała Kwiatkowskiego z Instagrama. No i cóż tutaj mogę powiedzieć? Jak miałem taką refleksję po tym, jak przeczytałem ten jego wpis na Instagramie, że ci, co nie piją, to i tak tego nie zrozumieją. A ci, co piją, to też tego nie zrozumieją, no bo ja nie raz i nie dwa w życiu wypiłem trzy szoty na pusty żołądek. To było tak zwane zagranie 3 szybkie, 2 spacerowe, czyli 3 szybkie szoty, 2 potem trochę wolniejsze, żeby po prostu zaoszczędzić trochę pieniędzy podczas wyjść na miasto tak zwane. Ale jeszcze jedna rzecz, no to muszę powiedzieć, że nie wiem, czy widziałeś nagranie, jak zdejmowali skielmo z roweru, to on bardziej wyglądał jak na taką osobę, która nie wypiła 3 szoty na pusty żołądek, tylko na taką osobę, która codziennie pije 10 szotów na pusty żołądek, a tego dnia właśnie nie wypiła, bo tak go ściągali dosyć, no mniej więcej go tak ściągali z tego roweru i potem ktoś go złapał i tak wyniósł do samochodu, jak Toma Pitcocka wynosili z autokaryna osu podczas, czy przed Krajem Basków, tak go po prostu ktoś wziął jak takiego bobaska i zaniósł do samochodu, on się cały telepał. Także tak to mniej niestety więcej wyglądało. Niestety widziałeś? Widziałem, ale oczywiście widziałem, ale mogę powiedzieć, że kiedyś dawno temu miałem przyjemność wystartować w takim nazwijmy maratonie rowerowym, to się nazywa Pętla Beskidzka, i powiem, akurat to się tak złożyło, że jeszcze to było w mojej urodziny, 12 maja, więc startowaliśmy w tym maratonie, to około 100 km start przy temperaturze 27 stopni, meta 0 stopni. Było też takie potworne załamanie pogody i pamiętam, wszyscy byliśmy w krótkich rękawkach, krótkich spodenkach, ale patrzę się tutaj, takich 2-3 chłopaków, mówię, kurde, co oni to wyprawiają? Na cebulkę ubrani. Ja mówię, przecież co jest grane? No i mówię do kumpla, słuchaj, coś mi tu nie pasuje. Zobacz, jak oni są ubrani. I my, mówię, chodźmy do auta po jakieś pelerynki, bo może coś, nie wiem, może coś będzie. No ale wtedy jakby to było, no myślę, że z 12 lat temu i myśmy te pelerynki wzięli. No i one nam uratowały życie, bo finisz był na równicy. Dojechała na tą równicę tego, nazwijmy, maratonu rowerowego około też może 1/3, 1/4 uczestników, ale to nie był jakby problem wjechać na tą równicę. Oczywiście ta pelerynka nam uratowała życie, bo gdzieś tam nie wpadliśmy w hipotermię, ale problem był zjechać z tej równicy. I wtedy zobaczyłem, co to naprawdę się dzieje. Dlatego rozumiem tych zawodników na Strzale Walońskiej. Po prostu nie potrafią panować nad rowerem. Nie ma możliwości hamowania. Równica, średnie nachylenie ma tam około 8%. Podjazd tam ma ponad 4 kilometry i wierz mi, że ja po prostu pierwszy raz no nie panowałem nad rowerem, nie wiedziałem, jak mam w ogóle zjeżdżać z tego roweru, bo miałem po prostu zamrożone ręce, czyli nie kontrolowałem tego zjazdu. Oczywiście to już było jakby po tym maratonie, więc no co organizator? No organizator gdzieś tam próbował znaleźć, miał tam jakieś auta i po prostu tych zawodników zwozili z tej równicy. Na dole te same akcje co skielmoze, wszyscy padają w hipotermię, próbują te śląskie nudle, czyli makaron jeść, nie potrafią tego jeść, bo im się tak łapy często. Więc no mogę powiedzieć, że tu mieliśmy jakąś tam zabawę, 27 stopni skończyło się na zero. Organizator może coś mówił, że uważajcie, jest załamanie pogody, trzeba uważać, może dojdzie ten niż, czy nie dojdzie. No tutaj zawodowcy, no i skończyło się, jak się skończyło, dobrze, że to wszystko się działo na rundach, więc każdy już wiedział, że już jest koniec i on dalej nie pojedzie, nie?
I te punkty, dużo punktów uciekło, tak? Bo to jednak punkty UCI, ważne punkty, dobre, grube punkty. A wygrała osoba, która naprawdę... Ma doświadczenie w takich warunkach pogodowych, bo właśnie chciałem powiedzieć, że... Myślę, że tak. I teraz tyle. Tyle bym chciał na ten temat. Także kontynuuj. Bo chciałem tylko powiedzieć, że no ja też znam to uczucie, jak nie można zahamować. Ja znam to uczucie właśnie w Anglii. Potrafi się ta pogoda na tyle zmienić, że tu mówisz, startowaliście, a finisz był na zero. Ja pamiętam, jak startowałem w 18-20 stopniach. A po 5 milach na 10-milowej czasówce złapał mnie grad i stopni zero. No i potem też dojeżdżałem właśnie tak, że nie za bardzo mogłem czy to dohamowywać, czy kontrolować ten rower, bo, no bo już po prostu nie czuć rąk, więc tak jakby to było dosyć ciekawe przeżycie. No i oczywiście tam potem na mecie trzeba jeszcze z mety dojechać, potem gdzieś tam do jakiegoś samochodu, czy do czegoś się ubrać, więc tutaj w Anglii takie sytuacje są dosyć... Z drugiej strony raz miałem szczęście, bo jechałem czasówkę i gdzieś startowałem dalej, a przede mną 20 minut właśnie też zeszło na 4 stopnie, grad, deszcz, a ja już jechałem po prostu po mokrym i było stopni 15, więc tutaj, jak to można powiedzieć, los wciąż ze mną grał w pokera, raz zabierał, raz zabierał. No i tak jak powiedziałeś, no wygrał zawodnik przyzwyczajony, bo to warto powiedzieć, że zawodnik z Walii, bo Brytyjczyk, ale Walii to oni tam jeszcze mają smutniejszą pogodę, więc można powiedzieć, że praktycznie no, dla niego to takie no, normalna jazda, normalny kwiecień na rowerze. No i co, zwycięzca, czyli już wspomniałem, Brytyjczyk Steven Williams z Israel Premier Tech. No i w tym sezonie jakoś tak widać, że poważnie podszedł do tematu, no bo przecież wygrał Tour Down Under, teraz strzała walońska, jeszcze na tym Tour Down Under jeden etap, także powoli Brytyjczyk z Aberystwyth buduje tutaj palmares. No ale też trzeba powiedzieć, że pogoda pogodą, ale to jego BMI też zdecydowanie pomogło, jeżeli chodzi o finisz wyścigu. Nie tak do końca BMI, ale nie wiem, czy przyuważyłeś, jak jeżdżali na podjazd na przedostatnią rundę, on już tam sprawdzał nogę, popatrzył się do tyłu, a tu nikt nie potrafił jakby mu wskoczyć na kółko i on wiedział, że on to wygra. Tak? On już wiedział 30 kilometrów przed tym, że przetrzymał tą hipotermię. Reszta małego peletoniku walczyła tylko o to, żeby o te grube punkty, no bo jednak 30 miejsce top 30 dawało no już takie 16 punkcików UCI, no, więc każdy wiedział o tym, że warto do tej mety się dokulać, a on wiedział, że on po prostu ma, no jest potwornym faworytem do zwycięstwa 30 kilometrów przed metą, tak jakby ja to wychwyciłem, tak, i on sobie jeszcze tak fajnie sobie popatrzył do tyłu, kto tam jest w stanie doskoczyć do niego, więc tak jakby można powiedzieć, Matthew Van Der Poel potrafił godzinę wcześniej już na swoją stronę tam to przeciągnąć, a on już widziałem, że będzie głównym kandydatem. No nie ukrywam, że do końca nie wiedziałem, nie znałem tego jakby tak tego człowieka, tak mówię, co to za chudzielec jedzie i jak on się odnalazł w ogóle w tych hipotermicznych warunkach. No ale no jest mega kozak i naprawdę najmocniejszy, najmądrzejszy, najlepiej przygotowany na te ekstremalne warunki. No tak, tutaj jeszcze mówisz, że odjechał, ale tam też koniec końców gonili jednego z zawodników, chyba Sudal Quickstep albo z Dekanika, bo wiem, że tam pół dnia uciekał jeden właśnie z zawodników, którego złapali na 15 chyba kilometrów do mety, więc tak, no wiedział, nie wiedział, bo jakby wszyscy tam zamarzli, no to byłoby pytanie, czy on sam by doszedł, jeżeli byśmy jakim powtórkę z tego Liège-Bastogne-Liège, gdzie wszyscy pozamarzali prawie. Ale było widać tego zawodnika, że on naprawdę już miał dosyć. No ale też powiem ci, że ciekawe, czy to właśnie przygotowanie
Czy jakaś taka może wiedza, no może można powiedzieć półlokalna, no bo tak jak popatrzymy na pierwszą dziesiątkę, no bo oczywiście dojechało zawodników 44, więc każdy, kto dojechał, dostał punkty UCI, bo 8 punktów za 44 miejsce, więc wszyscy zostali tutaj wynagrodzeni, no ale 44 zawodników dojechało, co oznacza, że jakiś tam 130 już nie dojechało. No, ale w pierwszej dziesiątce mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięciu Francuzów, więc tutaj tak jakby może jest przygotowanie i ta jakieś doświadczenia z treningów w Alpach, w ogóle w górach, w Pirenejach, gdzie mogą się te warunki zmieniać bardzo szybko, no bo tak jak mówię, no Guillaume Martin 10, Dorian Godon 8, Romain Grégoire 7, Benoît Cosnefroid 4 i Kevin Vauquelin 2. Do tego mamy jeszcze Maxima Van Hielsa na trzecim miejscu, Santiago Buitrago piąte miejsce, to ciekawe. No i tutaj Tobias Haaland, Johannessen, szóste miejsce z Uno X i Thijs Benoot, dziewiąty, też kolejny człowiek z papieru. Więc no nie będzie tak, nie będzie tryptyku dla Pidcocka, nie wygra wszystkich trzech ardeńskich klasyków, no bo w tym nawet nie dojechał. No ale tutaj pogoda rozdawała karty. Nie, a jako wiem, że jesteś wielkim smakoszem kolarstwa kobiet, powiedz mi, co działo się tam, bo ja tylko wychwyciłem, że po 1770 dni zajęło zawodniczce, która wygrała. No, taka była jej przerwa między wygraniem zawodów nie gravelowych, tylko szosowych w kalendarzu UCI z najwyższej rangi. Co tam ciekawego wypatrzyłeś? Bo ja się przyznaję bez bicia, że tego oglądałem ostatnie 500 metrów tego wyścigu. Kobiety miały trochę lżej, dlatego że już na pewno nie było ulewy, na pewno nie było mokrej nawierzchni, ale myślę, że Kasia niewiadoma odrobiła lekcję, wiedziała o tym, jak się przygotować z hipotermii. Myślę, że to nie było przypadkowe, była dobrze przygotowana, więc ją nie zamroziła i zasłużenie wygrała, była najmocniejsza. Także mamy wygraną, to znaczy Kasia nie wiadomo wygrała, pokonała wszystkie rywalki. No i tutaj też warto powiedzieć, że tak jak powiedziałeś, no nie było tutaj, znaczy no dojechało 100, tam 6 zawodniczek, wiadomo, no były zawodniczki, które nie ukończyły tego wyścigu, no ale tutaj o ile wśród panów, no to pewnie kurs na zwycięzcę był gdzieś tam w okolicach 50 albo 100 złotych za każdą postawioną złotówkę, no to tutaj akurat trójka z przodu, nie są to zawodniczki z pierwszej łapanki, bo nawet ja je kojarzę, czyli Katarina Non Lo So, Katarzyna nie wiadoma, Demi Vollering, Elisa Longo Borghini, to podium, do tego jeszcze w dziesiątce Ashley Molmon, mamy Fen Van Empel, mamy Martę Cavalli, więc nie są to, tak jak powiedziałem, nie są to pierwsze lepsze kapelusze, 15 Lotte Kopecky, także tutaj kto miał być, ten był i kto miał dojechać, ten dojechał, no ale Polka dojechała na szczyt, na strzały walońskiej, na Mur de Huy, ale wiadomo, że tak tego nie czytamy w Polsce. Za dużo memów widziałem w swoim życiu, żeby się oszukiwać, że Polacy respektują francuską wymowę tego podjazdu. Dobrze, teraz powiedz mi jeszcze, mamy strzałę Tak, w... ale tu jeszcze bardzo No. ważna sprawa. No, cały wyścig odbywał się w jednakowej temperaturze, także dziewczyny startowały, to ta temperatura była tam około 2-3 stopni, więc one jechały cały wyścig jakby od początku, czyli zanim wyszły z busa, to były no, ubrane na cebulkę, tak? To Tak. nie było tego. Cały wyścig był w jednakowej temperaturze, homeostaza pogodowa, środowiskowa. I Została to myślę, zachowana. że to. Proszę Tak. tutaj nam nie robić raportów środowiskowych z Flash Wallon. Proszę się uspokoić. Dobrze. Pytanie jeszcze, bo nie całym tutaj oczywiście nie samymi Ardenami człowiek żyje, chociaż zaraz jeszcze do tego wrócimy. Ale powiedz mi, Pawełku, bo też ja jakby
nie jestem w stanie się zmusić do oglądania wyścigu po Alpach, gdzie każdy z etapów kończy się na zjazdach. No ale ty pewnie jesteś w stanie takie rzeczy przetrawić, czyli Tour of the Alps, no to co do mnie dotarło to, że studzienki, oczywiście zjazdy, tak, zjazdy do mety, wszędzie zjazdy, no i dwóch panów wczoraj, o ile się nie mylę, poleciało dosyć mocno na głowę, no ale teraz proszę, twoja analiza budowlano-rowerowa, co się dzieje na tym wyścigu, kto to tak pozwolił na taką samowolkę studzienkową na alpejskim zjeździe? Byłem w Italii raz. Patrząc na ich infrastrukturę, wieczne remonty, budowy autostrad, dróg, nazwijmy obiekty architektury, znaczy nie architektury, tylko obiekty niezwiązane z infrastrukturą drogi, czyli te klasyczne studzienki, włazy, to tam jest wszystko bez planu. Każdy sobie robi jak chce. Podobno mafia buduje autostrady i jakby no jest to nagminne, że gdzieś tam potrafią się pojawić studzienki na zjeździe, na łuku. No i dzieją się takie rzeczy, jakie się dzieją. No to co się tam wydarzyło, no co, no Chris Harper 20 parę kilometrów do mety zjeżdża, ucieka, wie o tym, że tam jakąś tam przewagę robi na tym zjeździe, więc idzie na limitach. No i niestety wjeżdża jeden właz studni kanalizacji deszczowej. Podbija mu tylnie koło. Pół sekundy, czy tam jedna sekunda na podjęcie decyzji, no może dlatego, że nie jeździł w kolarstwie przełajowym. Podbija mu te koło i po prostu no, decyzja jest taka. No, wystarczyło podnieść koło i by wjechał na tą tak zwaną ścieżkę rowerową, ale nie udało się. No tak, nie wiem co myślał, że co, że krawężnik zniknie? No nie zniknął. No ale zanim jedzie kolejny kolega, Ben O'Connor, no i powtórka z rozrywki, tak? Więc 2 sekundy, 3 sekundy, mamy dwóch chłopaków na łuku za rondkiem, które też oczywiście jest źle zrobione, te rondo to jest w ogóle jakaś tragedia, jakimiś tam płytami betonowymi, no i mamy dwóch panów, jeden się nie rusza, Ben O'Connor pozbierał się, doskoczył do tej grupki, no i jeszcze tam walczył o podium, no udało się mu tam po tym crashu trzecie miejsce zrobić. No, te rzeczy są niedopuszczalne, dlatego śmieję się, że chyba zacznę przebudowywać te wszystkie rzeczy, może zrobię jakiś, nie wiem, jakiś interes gdzieś tam w tych Włoszech. Interes na kolację. Że... No to ciekawe. Tak, no, albo coś spróbuję wnieść do tego kolarstwa. No, ja powiem coś tak. Coś pan zrobił tak dużo do polskiego kolarstwa, że pan tu aż tak mocno krzyczy. No, sangwinicy będą wytyczać piękną trasę, tak? Trasa ma być piękna, cudowna i żeby spięła budżet, więc te wszystkie mety w miasteczkach z gór, Tour de Alp, jeżdżą po górach i na 5 etapów, bo dzisiaj jest prawdopodobnie 5. etap i znając życie też będzie w miasteczku. Finish. Tak, Lewicoterme. Piękny zjazd mamy tak, z pierwszej pięknie, kategorii. Więc... Zjeżdżamy z Palu del Fersina z 1354 metrów na metrów 500. Tak, no to będziemy mieć takie wyścigi zjazdowe. Czy to ma coś wspólnego z bezpieczeństwem? No nie, no bo zawodnicy zawsze będą ryzykować. Bo ryzyko to jest... Można dużo stracić, ale można bardzo dużo zyskać. I ktoś wie o tym, że jeżeli on się zabierze się w ucieczkę dnia, spróbuje swoje waty przetrzymać na podjazdach, a potem będzie po prostu bardzo mocno ryzykował. Jeżeli taki zawodnik jest przygotowany do tego zjazdu,
zna każdy, jak to się mówi, metr tego zjazdu, więc są duże szanse, że ucieknie i uda się mu utrzymać jakąś tam przewagę. No ale jeszcze oprócz tego mamy grupę peleton zawodników, którzy niekoniecznie będą widzieć, co się dzieje, czyli ograniczenie, refleks, do tego jeszcze jakaś tam pogoda. Więc no jakby tak, protokół pogodowy na pewno jest, UCI na pewno coś zrobił. Czy będzie protokół tutaj jakby inżynierii? No tego nie będzie, tak? No bo widzimy na tych tryptykach też jest dużo obiektów małej architektury, znaków drogowych, różnych wysepek. Zawodnicy po prostu wpadają na łukach, mamy nieposprzątane jakieś tam z piasku czy z czegoś tam, z jakichś tam drobnych wylatują, no więc tutaj jakby na pewno ten protokół nie powstanie, ale uważam, że jest pogodzenie trudno interesów, żeby zawody kończyły się na górze. Znaczy tak, no wiesz, no tylko mnie tak jakby zawsze to boli, czy boli, jakoś tam triggeruje, o, że tak powiem, że rozmawiamy o jakieś bezpieczeństwo, tutaj nie można łapać kierownicy na wirtualną lemontkę, tutaj kierownica nie może być za wąska, tutaj skarpetki muszą być do połowy, tutaj coś tam, tutaj to i potem się nagle okazuje, że dbamy o bezpieczeństwo, żeby nie nakręcać klamek więcej niż 10 stopni do środka. Ale taki zjazd, gdzie jest 250 studzienek po zakrętach, w Alpach i to jeszcze mamy kwiecień, więc tam równie dobrze jeszcze mógł być deszcz, tak? Albo jakoś nawet nie to deszcz, tylko tak powiedzmy miejscami troszeczkę tak sucho, mokre, bo to najgorsze. Czyli, że jeszcze trochę takiej pogody, jeszcze taka infrastruktura, jeszcze bo miasto zapłaciło, to niech będzie meta po zjeździe. No i to jest jeszcze to. Niech zrobią metę po zjeździe 20 km płaskiego, a oni po prostu robią zjazd i praktycznie tam można by było jak świątynia sprintu, alpejska świątynia sprintu, niech prosto ze zjazdu, niech wpadają na metę 110 na godzinę, no nie wiem, w sensie hipokryzja tutaj już na no poziom jest jakiś naprawdę ekspercki, protur, no też protur, no, protur, protur, no mamy, hipokryzji. Mamy Tour de France pod kątem inżynierskim, wszystko jest przemyślane, no i niestety długo, długo nic. Tylko, że trzeba do Tour de France, trzeba dojechać. Tak jak to przykład właśnie Vingegaarda czy Wołuta, to na początku trzeba do tego Tour de France dojechać, żeby kto przeżyje wolnym nie będzie. Nie dojadą, dlatego jeżeli ktoś jedzie Hiszpania, to już widzimy, Włochy widzimy, to jest kolarstwo przygodowe. No niestety. Kolarstwo przygodowe, trzeba uważać i teraz nagle, bo to jest ułamek sekundy i Tour de France już nie będzie. To jest, ja powiedziałem, pod kątem inżynierskim zawsze fascynuję się tym, jest to dla mnie naprawdę przemyślana impreza, już to nieraz, już mówiłem na antenie, że... Moi rodzice się fascynują, jak oglądają Paryż-Roubaix, że o, patrz, już jaka trawa naazotowana, jaka zielona. Oj, patrz tutaj, obornik leży z boku i tak go, tak o, deszcz go wypłukuje, tak? Co to? O, patrz, już rzepak. Także mniej więcej tak kiedyś oglądałem Tour de France z rodzicami i miałem z tego straszny ubaw. Także ty pewnie też tam siedzisz z synami. O, patrz, jak tutaj jest most, jakie tu jest rozwiązanie wspaniałe. Nie, teraz już jest inaczej. Zobacz, jak zginaczy idzie. Popatrz, jak prostowniki pracują. Ciekawe, w jakim progu metabolicznym jedzie. Ciekawe, jakie ma CDA. A dzieci, tak? Uspokój się. I jaką glukozę, tak? Tak, a tam sprawdź wiadomość. Młody idzie na... I młody potem idzie na biologię i dostaje szóstki. Pani się pyta, a skąd ty to wszystko wiesz? A mówi, co twój tata jest lekarzem? Nie, inżynierem. Oni nie znają się na polskim kolarstwie. No właśnie. Także powiem tak. Alpy nas zasmuciły z punktu widzenia studzienkowego, ale no teraz jest jeszcze wyścig oczywiście na weekendzie, który, no, oczy całego kolarskiego świata skierowane w tamtą stronę. Oczywiście mówię o etapówce Belgrad-Banja Luka. Nie mówię.
To było po prostu, to było kłamstwo. Oczywiście mówię o trzecim z ardeńskich wyścigów, czyli Liège-Bastogne-Liège. No zobaczymy, czy będzie to Neige-Bastogne-Liège, czyli śnieg, Bastogne-śnieg, tak jak kiedyś to było, kiedy wygrywał Bernard Hinault i stracił. On nie miał hipotermii. Ludzie wtedy to były inne ludzie. On po prostu dojechał i do dzisiaj nie ma czucia w dwóch palcach, ale dojechał i wygrał. Nie trzeba go było ściągać z reweru jak jakiegoś skielmoza. Więc, tak jak mawia to Pawełek podcastowy, kiedyś to były czasy, teraz to nie ma czasów. Także, powiedz mi, Pawełku, patrząc na trasę, patrząc na listę startową Liège-Bastogne-Liège, czy przewidujesz, że wyścig może wygrać zawodnik z przeszłością przełajową? Myślę, że tak. Który? Duży czy mały? Kurde, mamy jeszcze trzeciego. Jeszcze trzy, no to słucham. Kunia. No to słucham. No wydaje mi się, że... Michał Kwiatkowski. Może nam... Nie, okay. Quinten Hermans. O, ale wyciągnął. No i tak sobie zobaczymy. Zobaczymy, no bo nie, no, Van der Poela będą pilnowali. Mamy tatka Pogaczara. Wiadomo, też przeszłość przełajowa. Pitcock. No tak, jest mistrzem Słowenii, jest. Michał Kwiatkowski, no startował w tym roku, raczej w tym sezonie przełajowym, na owocowym przełaju. Także też ma zaliczone parę wyścigów. Więc tu jakby... O, patrzyłeś na listę startową Polaków? Wiesz, kto z Polaków startuje? No oczywiście, Van der Tuk. Nie można, nie, jestem przyzwyczajony do tutaj łapania Pawełka na wykroku, ale widzę, tutaj jest łapać na wykroku to ja, a nie mnie. No dobrze, poddaję się, składam broń. No cieszę się, że... Ekipo Kern Pharma oczywiście, Dani Van der Tuk, czyli jeden z Polaków, drugi to oczywiście Michel Kładkowski, którego już wspominaliśmy, który też ma owocową, przełajową przeszłość. Potem Łukasz Wiśniowski w Bahrainie Victorious. I to by było na tyle. Kilka Polaków. Ciekawe, czy sobie porozmawiają w peletonie. Myślisz, że będą jechać sobie rozmawiać między sobą? Tylko wtedy po jakiemu? To jest pytanie. Po przełajowemu oczywiście. A, po przełajowemu. A, bo pewnie Łukasz Wiśniowski też ma przeszłość przełajową, obstawiam. No na pewno gdzieś tam jakiś ten. No przecież chyba w Polsce nie ma zawodnika, który by jakiegoś wyścigu przełajowego nie jechał. Także no nie ma takiej opcji. To co najmniej powiedzmy w juniorze młodszym na pewno tam karali, bo czasami no. za karę trzeba było jechać i walczyć w błocie. No dobrze, Pawełku, to tak patrząc na to, tak już powiedzmy w miarę na poważnie, no to mamy Mathieu Van Der Poela, który ja szczerze powiedziawszy, myślę, że powoli mu ta forma, ten pik formy z bruków schodzi. No i biorąc pod uwagę, że przyjeżdża świeży Tadeusz, że jest bojowy Tomaszełek, tutaj jeszcze jest twój czarny koń Quinten Hermans, też z przeszłością przełajową. No, ale mamy też zawodników, jeżeli się odmroził w Skiermoze. Mamy takich zawodników jak do tego Dylan Teuns na przykład. Mamy oczywiście cały skład UNOX, jeżeli pogoda nie będzie po myśli organizatorów. Guillaume Martin, Richard Carapaz, Ben Healy. Więc jest z kogo, Vlasov jest z kogo wybierać. Wout Poels, wydaje się, że jak na razie, patrząc na to, jak nam się ten sezon układał, no to można powiedzieć, no okej, okay, Milan Sanremo to był ciekawy wyścig, jak zwykle ostatnie 15 km, ale no zapowiada się chyba najlepszy jednodniowy wyścig na razie w tym sezonie, bo jakoś te wielkie tuzy się tak wymijały do tego momentu. Przede wszystkim zacznijmy znowu od tej pogody. No, myślę, że nie będzie zaskoczenia. Raczej prognozy są takie, że
Nie będzie tam jakiegoś załamania pogody, no jakiś tam delikatny deszczyk, ale to naprawdę bardzo delikatny. Temperatura, no będzie zimno. Będzie zimno, to będzie na po około tam, nie wiem, 8-9 stopni, więc nikt, zanim zaczną startować, to podejrzewam, że będzie 5-6 stopni, więc nikt nie wyskoczy tam w krótkich spodenkach, w krótkiej koszulce. I więc myślę, tutaj nikt nie polegnie. Tadej Pogaczar będzie walczył. Będą patrzeć na siebie. Będą patrzeć. Ineos też nie będzie bierny. Alpecin, tak powiedziałem, no, Matthew van der Poel, każdy na niego patrzy. Więc on tyłek podniesie do góry, no to każdy tam będzie próbował doskakiwać. Czy pójdzie jakaś ucieczka? No na pewno pójdzie ucieczka. No, mamy 10 podjazdów. Te podjazdy bardzo ciekawie pasują pod profil pana Hermansa. No i te VO2 Max, czyli takie wysiłki przełajowe. No albo Hermans, albo Van der Poel, Tadek Pogaczar. No będzie próbował walczyć, ale myślę, że tu we dwójkę chłopcy, jeżeli się tam zagapi reszta, no to oni we dwójkę mogą wjechać na metę. No widzisz, tutaj też okej, ale wydaje mi się, że warto powiedzieć, że no oprócz Tatka w teamie UAE też tam nie przywożą naleśników, no bo będzie Mark Hirschi, który jest w dobrej formie, będzie Ulisi, który jest taki na takie krótkie podjazdy, eksplozywny, jest Jojo Almeida, Finn Fisher Black, także oni tutaj nie przywożą Tatka i ekipy worków na śmieci, które tylko lecą z wiatrem, także wydaje mi się, że ty jesteś po stronie Mateuszyńskiego. Ja myślę, że już Mateuszyńskiemu się to oczko odkleiło temu misiu powoli po zimie, mocnej zimie i mocnym starcie sezonu. Pidcock się może tam ścigać się o Amstel, gdzie jest jakaś taka dosyć, powiedzmy, w miarę wybrakowana lista startowa, no bo mówię wybrakowana, bo Mateuszyński wyszło, że nie miał do końca dnia. No ale jak przyjeżdża Tadek, no zazwyczaj Tadek nie przyjeżdża po to, żeby oglądać, jak ktoś wygrywa, no bo tylko tak, żeby to wszystkim uświadomić, starty Tatka w tym roku to pierwszy dzień startowy Strada, którą wygrał, drugi dzień startowy Milan Sanremo, gdzie był trzeci, no i potem Volta Ciclista Catalunya, przypomnę dla tych, którzy nie pamiętają, na pierwszym etapie drugi, potem pierwszy, 25, 31 to były te sprinty, potem pierwszy i to jest na razie jego sezon, czyli wyjmując z tego równania etapy sprinterskie, to Tadek w tym roku, jak startował, to był pierwszy, trzeci, drugi, pierwszy. Więc mam dziwne wrażenie, ostatni start 20 prawie miesiąc temu, myślę, że się nie obijał, myślę, że już Tadek ostrzy kły na Giro powoli, a jako że to Giro, no pewnie będzie mu w miarę łatwo wygrać, bo z kim miałby przegrać. Myślę, że Tadek zrobi wszystkim Van der Poela. Czyli po prostu gdzieś tam odjedzie, gdzieś ich pokarci, utłucze ich i będzie to one man Tadek show. No ale zobaczymy. Ja stawiam na mistrza Słowenii przełajowego, a ty stawiasz na Hermansa, tak? Czy na mistrza świata, tak, przełajowego? Na Hermansa. No na Hermansa. No w końcu Hermans w 2022 też po cichu tym razem, no bo oczywiście Liège-Bastogne-Liège też warto powiedzieć, że to będzie wyścig pierwszy raz od 2001 roku, 2021 roku, to będzie, nie będzie to wyścig Remco, Evenepoel-Remco, tylko będzie to właśnie wyścig Liège-Bastogne-Liège, no ale warto przypomnieć, że przed tym jak Remco sobie wygrywał to Liège na zawołanie, no to wygrał, to był raczej słoweński wyścig, no bo wygrany przez 2021 Pogaczara, 2022 Roglic i dopiero 2019 to Jakob Fuglsang na tym zjeździe, gdzie prawie mu tam tylne koło odjechały i prawie poleciał w kasztany. Także zapowiada się, Liège zapowiada się bardzo ciekawie, bo tak jak mówię, no ostatnimi laty to nie było ciekawe, jak Remco odjeżdżał na przykład Pidcockowi na minutę,
albo odjeżdżał właśnie Hermansowi i reszcie na 50 sekund, to nie były... Pamiętam, ostatni rok temu malowałem płot. To było mniej więcej tak, było to interesujące. Jesz Bastoń, Jesz, jak Remko odjechał, to zacząłem, poszedłem malować płot. I tylko słuchałem jednym uchem, jak sobie tam Remko odjeżdża. Także wspaniale, porozmawialiśmy sobie troszeczkę o ściganiu. No i teraz na koniec... Chcecie wziąć pod włos, bo wiem, że działasz z młodzieżą, wiem, że polskie kolarstwo jest ci bliskie sercu, nic może dla niego nie zrobiłeś i jesteś nikim, ale zobaczyłem, że team UNOX, czyli norweski team, który ma zakusy, żeby stać się teamem world tourowym do 2026 roku, w swoim ogłoszeniu prasowym powiedział, że tam wycofuje się ze stworzenia takiego wyścigu UNOX Mobility Development Weekend, ale za to będzie się tam angażował w Puchar Norwegii i Danii, jeżeli chodzi tam o sponsorowanie tych imprez, żeby wynajdować młode talenty i tak dalej, i tak dalej. Czytamy, no i na końcu tego ogłoszenia prasowego mówią, że no koniec końców to ogólnie rozwiązujemy nasz development, ponieważ idzie świat w stronę tego, że często już juniorzy przechodzą z teamów juniorskich do Pro Touru, więc oni teraz robią kolaborację z teamem NTG w Norwegii i z teamem Cycling Elite w Roskilde, czyli w Danii. No i właśnie, Pawełku, tak chwilę popatrzmy na to nasze polskie kolarstwo, bo tutaj drużyny już nie to, że chcą mieć development, drużyny już chcą wyłapać tych zawodników, te perełki czy też diamenty jak najwcześniej. No a my troszeczkę w Polsce teraz przeżywamy taką lekką burzę, znaczy nie wiem, czy to burza internetowa, no ale teraz mamy gorzkie żale zawodników, którzy przez problemy finansowe PZKOL-u nie mieli szansy na przykład na pojechanie na zawody Puchary Świata Torowe, no i tam zabraknie niektórych zawodników polskich na igrzyskach. Tylko że szczerze powiedziawszy, to jest ta prawda, którą każdy chyba wie, nikt nie chce powiedzieć, no jak ja miałbym się stawiać, patrzeć na moich znajomych, którzy są po prostu kibicami sportu i którzy będą oglądać igrzyska, żeby oglądać różne sporty i tam liczyć na to, że Polacy coś ugrają, no to z ich perspektywy to tak naprawdę jadą wszyscy Polacy, bo jedzie Rudyk, bo jedzie Pikulik, bo jedzie Niewiadoma, bo jedzie Kwiatkowski, no a cała reszta to są, brutalnie rzecz ujmując, to byłby brak wycieczkowiczów, no bo zabraknie ludzi, którzy tam by odbili kartę efektywnie z punktu widzenia kibica, tak? Nie mówię z punktu widzenia kogoś, kto na te igrzyska pojedzie, bo to może być cel życia i ukoronowanie kariery, ale ja mówię bardziej ze strony polskich kibiców, no to chyba nie zabraknie nikogo z Polaków na igrzyskach. To jest trudny temat. Ja jakby, jest mi na tą chwilę trudno mi zdyskutować na temat zawodników, którzy już jakby weszli w ten świat elity, czyli kończy się, powiedzmy, mamy tego juniora U23 i wchodzimy w świat elity. Dlatego, że wolałbym skupiać się na juniorach czy U23 i po czwartym roku U23 kompletnie, żeby ten zawodnik naprawdę doszedł do takiej konkluzji, że no sorry, ale z tego nic nie będzie. No dobrze, Paweł, tylko żeby ci przedwę tutaj sekundkę, ale patrząc na taki team UNOX, to ta granica, ty mówisz po którymś tam roku 23, no ale niedługo dojdziemy do punktu, jeżeli teamy takie jak właśnie UNOX, jak UAE zaczynają szukać zawodników w teamach juniorskich, to nagle te 4 lata W23 to może być tylko no taki jakiś spowolniony proces otrzeźwienia, no bo już nabiorą sobie teamy norweskie, norwesko-duńskie, Norwegów i Duńczyków z juniora, no to potem okej, no możemy czekać 4 lata W23, że nagle się okaże, że jesteśmy jakimś Jonasem, że mamy wystrzał formy w wieku 21 lat, się nagle, nie wiem, podskoczyło nam FTP o 1,5 wata na kilogram, nagle mamy jakiś, nie wiem, no VO2 max nam podskoczyło 15 i nagle będą się o nas bili, tak, bo jesteśmy tacy wspaniali, no ale jeżeli zaczną teamy...
Piotr. Tak, tak, Piotr. Uspokój się. Dobrze. Uspokój się. Uważam, że przede wszystkim powinni na ten temat wypowiadać się specjaliści, czyli fizjologowie wysiłku. No ja znam, miałem przyjemność być u pana profesora Jerzego Żołądzia na takim wykładzie i tu jest jakby kwestia taka, że on mi opowiedział pewną historię, kiedy chłopaka już skreślali w Holandii w wieku 18 lat. Tam chodziło o łyżwiarstwo szybkie, który nie dostał się do szerokiej kadry, a w Salt Lake City został mistrzem olimpijskim. I on wtedy podszedł do profesora Żołądzia i powiedział: panie profesorze, ja chciałem panu wtedy podziękować, bo pan był jako jedyny, który powiedział, żeby mnie nie skreślać. Pan mnie nie skreślił. I teraz jest tak, jeżeli wejdziemy w tą całą machinę organizacyjną, bo wiadomo, jest sponsor, coś tam każdy szuka coraz niżej, próbuje wychwytywać. Ale uważam, że na ten temat powinni się wypowiadać fizjologowie wysiłku i bioenergetyki mięśni oraz psychologowie. Ponieważ ta psychomotoryka jest bardzo ważną rzeczą, plus ta fizjologia. I teraz mi jest bardzo trudno, bo nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, ale wiem o tym, że na przykład z mojego doświadczenia, kiedy mój starszy syn wszedł w okres dojrzewania bardzo późno wszedł, ale widzimy też zawodników, którzy weszli bardzo szybko w okres dojrzewania i całkiem inaczej się ten układ, całe ich tak zwane waty, VO2 max, tego. Także musimy dać czasu. Uważam, że jeżeli będzie, ja wolałbym, żeby było coś takiego. Szukajmy tych juniorów, żeby gdzieś nie zostali pogubieni przez jakieś eksperymenty trenerów, którzy nie do końca wiedzą, o co chodzi. To znaczy, na przykład w Polsce punkty tak zwane chlebowe, czyli kolarstwo przejojowe, MTB, kolarstwo torowe, i wszystko jeżdżą, tak? Jeżdżą 12 miesięcy, dlatego że po prostu potrafią wygrywać te zawody i to jakby chronić, może te teamy powinny chronić, ale są zawodnicy, którzy na pewno mogą odpalić w pierwszym, drugim sezonie. I teraz tak, możemy mówić, to jest przysłowiowe pierwszy, czy ten powiedzmy próg przemian tlenowo-beztlenowych, który jest jakby przepustką do teamów Proconti, to jest te magiczne 5 watów na kilogram i jeżeli taki junior uzyska to w wieku 18 lat, no to jest super, ale jeżeli w pierwszym, w drugim roku U23 dobijemy do takiego poziomu, no to wtedy to też jest kandydat na zawodnika, jakby nie mówię world tourowego, ale jest jeszcze Proconti, żeby przejechać się na jakiś tam wyścig troszeczkę mniejszy i dać szansę. Więc ja nie do końca jakby, ja to obserwuję, bo też nie chcę powiedzieć, bo też jestem empatyczny, rozumiem interesy. Rozumiem interesy, że jeżeli ktoś podliczył budżet U23 w UNOX-ie, wyszło to kilka dobrych milionów euro i wyszło z tego no niewiele, to może lepiej szukać poprzez jakieś tam zaprzyjaźnione kluby. Myślę, że Copernicus też właśnie tak funkcjonował, że mają jakieś tam szkółki kolarskie, gdzie pracują z żakami, z młodzikami i te najbardziej ustalone osoby, które widać już, czyli pod kątem motorycznym, pod kątem fizjologicznym, pod kątem tym biologicznym, który ten zawodnik się w jakiś tam sposób rozwija, no to próbują ich ściągać. Plus oczywiście cechy powiedzmy wygrywania tego wojownika, który widać, że ma to coś, więc z jakiejś tam w promieniu 100 kilometrów ściągamy. Ale ja bym chciał też jakby zobaczyć, czy zadać sobie takie pytanie, czy polscy zawodnicy juniora, czyli w tym roku byłby to rocznik 2007-2006, czy oni mają szansę aplikować do takiej jakby drużyny czy opieki? Bo w 2000 rocznik chłopaków 2006 jest kilku chłopaków, Kacper Miętki, Patryk Goszczurny,
Strzelecki, tam jeszcze wiem, że Szymon Wrona też gdzieś tam, jest tam jakaś tam opieka i kto i jakieś drużyny już się nimi opiekują, ale mówię, Szymon Wrona, przepraszam, to jest 2007, mówimy 2006. Z 2007 roku, który jest mi bliższy, ponieważ obserwuję ten rocznik już od paru lat, jest kilka nazwisk, które jakby dysponują potencjałem tym psychomotorycznym, biologicznym, metabolicznym. Na pewno do takich należy Janek Jackowiak, który już jakby widzę, co on generował, jakie jest podejście. Psychomotorycznie wydaje mi się, że nie jest tam jakby najgorzej. Ale jeszcze jest jedna bardzo ważna sprawa. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że zawodnicy, ja bym zrobił taki podział i oczywiście to jest moje jakieś tam życzeniowe proporcje, ale niestety w tym juniorze mamy 90% zawodników, gdzie są bardzo mocno zaangażowani rodzice. Ci rodzice są pierwszymi menadżerami, sponsorami. Oni ryzykują, tak? Ryzykują jakby swoje oszczędności i 10% mamy zawodników, którzy jednak według mnie jakby rodzice no, nie wchodzą w rolę tego menadżera, tego sponsora i próbują to kompensować jacyś tam sponsorzy lokalni, nie wiem, tam jakiś tam wujek i klub próbuje coś tam dorzucić. I no niestety to jest bolesna prawda, że bo ja jestem też takim rodzicem, który inwestuje w mojego syna, ryzykujemy, tak, bo widzimy, że zawodnik, czyli mój syn, który jest w tym roku pierwszym roku rokiem juniora, że on chce być kolarzem. Chce być kolarzem, mamy jakiś tam kierunek i inwestujemy mnóstwo pieniędzy, czasu, więc to jest brutalna prawda. Jeżeli ktoś myśli na ten temat poważnie, to musi kilkadziesiąt dobrych tysięcy złotych rocznie przeznaczyć na to, ale może coś z tego wyjdzie, a może nie wyjdzie. Ale teraz jakby z perspektywy rodzica, bo teraz można powiedzieć, czy zawodnik spełnia marzenia, ambicje rodzica, który rodzic na przykład jest niespełniony, bo jest niespełnionym zawodnikiem, bo miał jakieś tam inne, nie miał tych możliwości, nie miał powiedzmy tych rodziców, którzy byli świadomi, czyli mówimy teraz o świadomości. I wydaje mi się, że jest tu kilka nazwisk. Ja oczywiście nie będę tutaj wypowiadał tych nazwisk, bo to tam nie o to chodzi, ale jest grupa rodziców, która jest jednak jest świadoma. Wie o tym, że to nie, że to ma PZKOL dać, że to ma, nie wiem, ktoś tam dać, że mu się coś należy. Ta sytuacja roszczeniowa. Tylko oni po prostu wiedzą o tym, że liczą na siebie, na ten rozwój tego zawodnika i jeżeli doprowadzą do pewnych parametrów zawodnika plus trochę szczęścia, to taki zawodnik ma papiery na to, żeby aplikować do jakiegoś developmentu i próbować się tam obronić. Bo co z tego, że jeżeli zawodnik ma bardzo dobre parametry biologiczne, metaboliczne, jeżeli on psychomotorycznie nie daje rady. I jest takie nazwisko, którego też nie będę tutaj wypowiadał, że po prostu nie poradził sobie, bo to jest internat, bo to jest wyjazd zagraniczny, bo to jest rozłąka z rodziną, z rodzicami, z kolegami, więc 17, 18, 18, 19 lat nie do końca to może się sprawdzić. On będzie się bardzo fajnie rozwijał w klubie lokalnym, i jest pięknie, a potem dopiero jak dojrzeje emocjonalnie, bo wiadomo, Piotr, no nie wiem, jak to było u ciebie, myślę, że jeden, ja jak pamiętam, miałem 13 lat, to ja już chciałem kuźwa uciec z domu, ale nie z domu uciec na, jak to się mówi, na wagary, czy tam na jakąś ucieczkę, tylko po prostu już kombinowałem, a w wieku 17 lat, kurde, to ja się męczyłem, dlaczego ja nie mogę być samodzielny. Ale są takie dzieciaki, co siedzą, ma 20 lat i on nie opuści domu, bo on jest mentalnie do tego przygotowany. I teraz jakby trzeba bardzo uważać i dlatego, jak powiedziałem, specjaliści niech się wypowiadają na ten temat. Czy to jest dobry pomysł, czy to jest zły pomysł? Tak, wiesz, tylko że Paweł, tutaj na sekundkę, bo się z tego rozkręciłeś. Wiesz, mi chodzi bardziej o stronę tego i to poruszyłeś, że mówimy, no to jest biznes.
Czyli jest jakieś tam, jest ryzyko, jest zabawa i tak jak powiedziałeś o inwestowaniu swoich pieniędzy. Ja tylko patrzę nie z punktu specjalisty, jeżeli chodzi o dojrzewanie zawodników. Ja patrzę z punktu widzenia kogoś, kto śledzi to kolarstwo. No i mówię tylko, jeżeli będzie coraz więcej klubów piaturowych szło w stronę klubów juniorskich, to tylko efektywnie bo nie jesteś specjalistą, tutaj mówisz, ale no jesteś, miałeś prawdopodobieństwo w szkole, bo jesteś inżynierem, więc prawdopodobieństwo, że taki zawodnik się przebije, który gdzieś tam dojdzie do danego poziomu w wieku 21, 22, 23 lat, no jest po prostu bardzo, bardzo maleje, no bo jak popatrzymy na, no okej, okay, Jonas, tak, Jonas to jest taki zawodnik, który akurat gdzieś później się pojawił, ale Pogacar, ale Remco, ale Pidcock, więc ogólnie ci zawodnicy, biorąc pod uwagę, jak mały jest piaturowy peleton, oni po prostu zabierają te miejsca, no a potem już, no okej, okay, no może gdzieś tam się ktoś tam przebije, tak, no tylko, że mówisz wtedy, jeżeli rozmawiamy o tym, że to jest jakieś tam wkładanie pieniędzy i to jest jakieś tam ryzykowanie, no to ryzyko inwestycyjne się zdecydowanie zwiększa przez takie ruchy, że Polska jest na poziomie, że nie wysyła swoich zawodników elity na Puchary Świata, a Norwegia jest na poziomie, gdzie zaczyna łowić talent, największe talenty z teamów juniorskich z dookoła swojego kraju, tak? To zależy. Bo ja uważam, że masz rację, jest to jakaś tam mocna strona medalu, ale uważam też, że nie wolno zabierać marzeń. Nie możemy odbierać marzeń. A nie, no ja nie mówię o zabieraniu marzeń, tak? Tylko bardziej ja mówię... Prosty przykład. Kamil Gradek. Można jakby sobie zobaczyć, jak to się u niego działo. Myślę, że Sylwester Schmidt też to nie było od razu, że on, wiadomo, on bardzo ciężko, on zawsze za każdym razem mówił, że on nie miał zdrowia, on to, on tamto i cały czas gdzieś tam dochodził to budował tą swoją pozycję, budował jakby słynnego tego Gregario, potem nagle miał, pamiętam to jak dziś, po prostu jak on na Alpe d'Huez wygrał ten etap, zwycięstwo, tak, Valverde, patrzymy co się dzieje, czy mu daje wygrać, czy mu nie daje wygrać, o co tam chodziło. Ale nawet pamiętam jak Sylwester Schmidt wystartował w górskich mistrzostwach Polski, cała Polska z zawodowcem się ściga, no i kurde, i tu przegrał z Kwiatkowskim, ale takim innym Kwiatkowskim tutaj ze Śląska, gdzie sensacja. Przemek Niemiec, przecież Przemek Niemiec też bardzo późno trafił do tego prawdziwego ścigania, takiego jakby do World Touru. Także to nie byli zawodnicy, którzy byli w juniorach w U23. I tak, super by było, gdybyśmy wiedzieli o tym, że na przykład Janek Jackowiak, wszystko idzie super, on w pierwszym roku juniora osiąga te 5 watów na kilogram, drugi rok juniora 5, na przykład 3, widzimy jaki jest progres i chłopak od razu dostaje jakby dostaje szansę na te prawdziwe ściganie, idzie do mega profesjonalnego teamu, musi się bardzo dużo rzeczy nauczyć, tą mentalność zmienić, zobaczyć jak to wygląda, bo myślę, że każdy z tych teamów, czyli na przykład Ineos, prawdopodobnie tam jest wszystko korporacyjnie, tam jest no, wszystko z dokładnością do 1 milimetra, a mamy inne teamy, które inaczej troszeczkę patrzą i to jest super. Jeżeli takich zawodników można gdzieś tam i przede wszystkim polskich zawodników, bo to byłoby super, ale mamy tutaj Michała Gołosia, mamy Sylwestra Szmyta i myślę, że to jest super, że oni są, a my, dobrze, że my na ten temat dyskutujemy, bo może ten podnominał cast, ten akurat odcinek gdzieś tam ktoś zasłyszy z naszych starszych kolegów, którzy pełnią funkcję i są jakimiś tam decydentami, że będą obserwować, co się dzieje na rynku polskim. I jeżeli na przykład taki zawodnik będzie gdzieś tam się pojawiał, nie tylko tutaj na arenie naszej polskiej, bo my nie mamy tego wyznacznika i wtedy ci zawodnicy, czy przepraszam, ci dyrektorzy sportowi będą w stanie zaryzykować
może ewentualnie wspomnieć swoim jakimś tam kolegom, którzy zajmują się od promocji, czy powiedzmy od tej młodzieży, że dajcie szansę. No, mamy paru zawodników. Dokładnie, dokładnie, którzy... tak, Pawle, czyli teraz tylko powiem, bo widzę, że tutaj się rozkręciłeś, a ja muszę cię brutalnie tutaj teraz powoli powiedzieć uspokój się, ponieważ zwijam tornister i właśnie lecę w twoją stronę, nie do końca w twoją stronę, ale do Polski, więc tylko tak, żeby nie było na koniec. A ja idę te studzienki reperować, teraz, żeby... Studzienki i nawet próg zwalniający dzisiaj, jutro będziemy budować, bo musimy zbudować próg zwalniający. Tak. Także Pawle, żeby nie było, na że drodze, także żeby nie było, że ja kradnę marzenia, ja tylko jestem od może inaczej. Wydaje mi się, że to jest ważne, żeby tak jak ktoś tutaj powiedział, tak jak ty, że no popatrz na Kamila Gratka, popatrz. Ja tutaj oczywiście mogę powiedzieć, że no oni jak zaczynali swoją przygodę z kolarstwem, czy też karierę, bo przygodę nie, karierę, to inny był poziom możliwości zbierania danych i analizowania tych danych we wcześniejszych latach, tak, rocznikach, bo Sylwek pewnie w juniorze nie jeździł z mocomierzem, czy Kamil Gratek, możliwe, że jeszcze wtedy mocomierze nie były tak popularne. Ale chodzi mi bardziej o to, że ja nie kradnę marzeń, tylko bardziej tutaj miałem na celu powiedzenie, żeby uświadomić niektórych, jak te marzenia, jak wysoko są te marzenia. Jak, że tak powiem, mają polscy zawodnicy na ten moment pod wiatr. No i tak jak powiedziałeś, jeżeli może jakiś rodzic będzie tego słuchał, no to chciałbym, żeby z tej rozmowy wyciągnął, że jeżeli chce się wprowadzić dziecko do profesjonalnego sportu, no to ten profesjonalizm, a profesjonalizm to znaczy inwestowanie, zarabianie pieniędzy, no ale czasami robienie inwestycji, które się nie zwracają, bo na tym polega biznes, tak? No bo sport zawodowy to jest biznes, no żeby tak jakby uświadomić, że to nie jest klub da, PZKOL da, tylko na zasadzie inwestujemy, tak jak w Stanach zresztą rodzice inwestują w dzieci, szkolenia takie, nie wiem, a to czy do basket, czy do koszykówki, czy do futbolu amerykańskiego, czy gdzie tam indziej, to jest od już najmłodszych lat. Takie treningi, psycholog, to, no i potem jak się udaje, no to w takim NFL dziecko zarabia 25 milionów dolarów rocznie, tak? No w kolacji 6, tak jak na przykład Pogacar, no ale Piotrze, nie ma nic za darmo. Piotrze, ty to wyartykowałeś, bo to, o czym teraz mówisz, w tej naszej świadomości jest bardzo niepopularne. To jest niepopularne. To jest po prostu, prościej się tego nie da powiedzieć. Mnóstwo rodziców ma postawę roszczeniową i podchodzi do tego, no, jako że to jest jakby klub zainteresowania. A to albo jesteśmy w sporcie i musi to być już naprawdę na poważnie traktowane, to nie może być kółko zainteresowań. Bo zobacz, tak jak jest w Domu Kultury. Jest klub, kółko zainteresowań. I czy ktoś tam przyjdzie, czy nie przyjdzie, nic się nie dzieje. No ale jest to taki potem poziom, że to jest żaden poziom. Jeżeli my sport traktujemy jako kółko zainteresowań, to bardzo ważne, żeby ten rodzic czy ten zawodnik był tego świadomy. Czy idziemy w sport, sport wyczynowy. I ten Mount Everest, ja to ciągle to przypominam, no to jest tak, jakby ktoś chciał być, nie wiem, zdobyć nagrodę w dziedzinie nauki, no to jest coś, to jest abstrakcja dla polskich naukowców. Albo zdobyć Oscara filmowego, no to też to jest jakaś pewna abstrakcja, tak? Czy zostać mistrzem świata w rozpoczynających się zawodach snookerze? Czyli żeby Polak został mistrzem świata? Albo Formułę 1, żeby ktoś został, no to proszę sobie zobaczyć, co trzeba poukładać, żeby dostać się i zbudować team i zbudować maszynę i się dostać na te zawody. Więc ja na pewno jestem głęboko świadomy, że każdy zawodnik, który się dostanie do World Touru, to naprawdę to jest Mount Everest. Nie przypadek. Bardzo mało tam nie, jest osób nie z przypadku. Przypadek. Nie, to jest to Mount Everest. I jeżeli każdy by sobie zrobił taką retrospekcję w każdym swoim OZ-kolu, zobaczył, ile przez ostatnie 10-20 lat, ilu zawodników dostało się do World Touru. Mówimy ostatnie 10 lat,
no to sobie odpowie, czyli to, co zawsze mówią, na 1000 zawodników takich przetrząsonych, przebadanych nazwijmy, dwóch może trafi do Pro Conti. Czyli statystyki są niesamowite, nie te sito, żeby znaleźć tych zawodników. Na dodatek wiem, że i taki na przykład przykład siatkówki, bo tam rozmawiałem z takim moim kolegą, który jest międzynarodowym sędzią siatkarskim i pytałem się go, ile jest licencji w województwie śląskim zawodników. On mi mówi 6700. Ja wie jak 6700? Chyba w całej Polsce. Mówi nie, tylko na Śląsku. A proszę, jak ile jest licencji kolarskich w tych kategoriach, nazwijmy, dziecięcych? To nie wiem, czy tam będzie może 300 zawodników. Więc to też jakby pokazuje, żeby wy tego gadka gdzieś tam wyhaczyć. Więc to jest niesamowity proces, który wymaga bardzo dużo zaangażowania od tych najmłodszych do tych najstarszych. No a potem jak się taki talent znajdzie i mamy taką perełkę, no to, ale to już jest gadka już na całkiem inny podcast. No właśnie, w każdym Pawełku. Razie, także ląduj. Jeżeli mogę zaapelować, kochani rodzice, pamiętajcie, wejdźcie w rolę tego pierwszego menadżera i tego pierwszego sponsora. To jest mój taki apel, żebyście to przemyśleli i żebyście byli, po prostu byli. Dbajcie o tych swoich zawodników. Wiem, że będzie trudno, że będą emocje, że czasami trenerzy klubowi nie będą się z wami zgadzać, ale odpowiadacie za te dzieciaki, tak jakby jesteście tymi pierwszymi sponsorami, menadżerami. Potem jak się uda takiego menadżera profesjonalnego gdzieś tam załatwić, co będzie dbał, no ale to jest mój taki apel. Tyle. No dobrze, to ja teraz będę miał emocje, czy zdążę na samolot, bo pozwoliłem Pawełkowi odlecieć. Także co mogę powiedzieć? No te wszystkie historie, które wam normalnie mówię, gdzie nas znaleźć, wiecie o tym, Patronite, Buy Coffee, przy okazji Facebook, Instagram, wszelkie podcastownie, no ale to już było mówione pewnie ze 180 razy na tym podcaście. Także wszystko zostało powiedziane, nie pozostaje nam nic innego do powiedzenia, jak do usłyszenia, do zobaczenia, no i dziękuję Pawle, możemy powiedzieć hej, hej, słuchaczom. Bardzo, bardzo dziękuję i cześć, do zaś. Pod nominał cast. Lek na kolarski ból dupy. No jest, dobra, już popuszczam. Dobrze, Pawełku, lecę, muszę się spakować, za 20 minut muszę wylecieć z domu. No spoko, w kontakcie. Sorry, ale super, bo udało się zrobić fajny odcinek. Dobra, także hej, hej. Myślę, że... Potem odezwę. Hej.